Dzień dobry. Chciałem wam powiedzieć, że miałem bardzo fajny telefon z rana od Piotra. Też prowadzi konto na TikToku i pytał się, czy może nakręcić jakiś śmieszny filmik. No, jest w porządku, chłopak. Ja mówię, tak, oczywiście, dawaj. Zabrałem karczera, zabrałem węża. Siedzę sobie tutaj i zasnąłem prawie. Jedziemy, słuchajcie. O Jezus. Będę spóźniony. Kawa wypita, porozmawiane, fajnie jest, jedziemy. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Dzisiaj i jutro, może pojutrze, znaczy dzisiaj jutro na pewno, tylko pojutrze to nie wiem, może będziemy przy tym wanie walczyć. Zobaczymy, jak pogoda nam pozwoli. To byśmy sobie tutaj go poszpachlowali czy coś, bo w ogóle nie ma zainteresowania tym samochodem. Adrian myślał, że zarobi pieniądze. Ja mówię, da, ja tam wiesz, ja nie chcę za niego prawie nic. Adrian wystawił za 2000. Nikt się nie odzywa. Nikt nie potrzebuje vana. Także trzeba będzie obniżyć cenę. Albo zostawić go. Tylko problem jest taki, że wiecie, trzeba ciągle opłaty ponosić co miesiąc za niego. To jest stówka przynajmniej miesięcznie. No niby dużo, niby nie, nie? Jeść nie woła. Jest. Także na razie może, jak już się nie udało sprzedać, to niech zostanie. Mój wierny przyjaciel. Lecimy do roboty, słuchajcie. Pokażę wam na miejscu co i jak. Musimy wyciąć fugę. Położyć żywiczną taką fugę, którą kładliśmy u mnie. I będzie cudownie. Tu ktoś przyjechał bardzo ładnym transporterem. Ładny. Także zobaczymy się za chwilę na miejscu. Muszę odparować szyby. Miłego dnia. Ciao. Słuchajcie, po półtorej godzinnej walce jestem na miejscu. Już bym był dawno daleko, gdzieś indziej. Ale te korki przy wyjeździe z mojego miasta, wjechanie na autostradę i dojechanie tutaj, no po prostu są arcydziełem. Więc ja już jestem na miejscu. Chłopacy gdzieś się pewnie ukrywają. Jest godzina 9:05. Myślałem, że się troszkę spóźni. Ja nie mogę. Dobrze, że mamy relaks w tym tygodniu. I nie ma ciśnienia. Muszę w ciągu dnia podjechać tam, jak tego skipa zabiorą, zabrać płyty spod tego domu, co robiliśmy, te kominy. No i przypomnieć grzecznie klientowi, żeby dokonał płatności, bo wiecie, zawsze takie, no trzeba tam, niektórzy klienci są tacy normalni, mają ustalone godziny, to dni i ogarniają to, a niektórzy tak kurde, nie wiem, chcą przetrzymać tą płatność dla siebie, nie wiem, może przyzwyczajają się do tych pieniędzy bardziej, może jeszcze zarabiają jakieś procenty na saving account, nie wiem. Dobra, jestem tu, chłopaków nie widać, gdzieś się pewnie ukrywają pod kafejką. Ja zablokuję tu auto na razie. Witam i zobaczymy. Także let's go, zaraz wam pokażę co i jak. Na kolonie jest można. Znaczy tak. Nie wiem, jak uważasz. Jesteśmy, słuchajcie, na obiekcie. Jest dwóch kolegów z Albanii i ja mam ładowarkę. Znaczy telefon. White power. Powerbanka. Słuchaj, white power. Słuchajcie, także co? Czeka nas to oczyszczenie. Kawałek mamy jeszcze z przodu takiego samego patia. Musimy to przerejkować grinerem. Przemyć. Mamy karczera, mamy. Tam jest. Mamy tarczę, mamy wszystko, mamy węża, mamy wodę. Także będzie to ogarnięte. Jak to będzie ogarnięte, umyte, to ja pojadę po ten siuwak, którego się zamiata i będzie job done. Także dzisiaj, jutro i zrobione, myślę. Myślałem, że tego jest więcej, ale nie jest tak źle. I tam mamy taką ściankę jeszcze z przodu do podmurowania, ale to nie jest dużo. Nawet jakbym zrelaksował plecy, bo ja cały czas, widzicie, posiedziałem półtorej godziny w samochodzie i mnie ściągnęło, więc muszę teraz popracować, pochodzić chwilę i zaraz będzie git. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają okolice. To jest takie przejście na ogród. Tu widzę, już murek zniknął, komuś już nie był potrzebny. Cegły trzymał od lat na boku.
A my mamy jeszcze ten kawałek tu. Pokażę wam. Sorry. Okay. I mamy tu kawałeczek, słuchajcie, z przodu domu. Także też tym się zajmiemy. Ale to nie jest dużo. Także mamy kabel przerzucony tędy, węża też. Bo bokiem domu możemy wszystko przerzucić, także dużo łatwiej. I mamy tu kawałek murka, który coś się z nim stało. Ale to jest pierdół, tak naprawdę. 8 cegieł do zdjęcia i obstawienia na nowo. Dobra, idę do boysów, pogadamy co i jak. I lecimy z tym. Zgadnijcie, co ja mam? Prezenty! Mam dwa kabanosy. Mam wodę dla chłopaków. Znaczy nie, mam po kubusiu dla nich. Mam kanapkę dla Adriana, bo poprosił mnie, żebym kanapkę mu kupił i jechałem do Selko po towar. Mówi, zajadę do polskiego sklepu i normalnie chłopak czuł, że ten, że będę zajeżdżał. Mówię, dobra, to wracam, przywiozę mu tą kanapkę, bo coś też przeziębiony od wczoraj. Więc kupiłem mu kubusia, żeby się lepiej poczuł. Czy ja wziąłem dwa czy trzy, bo to jest dobre pytanie. Nie, dobrze, wziąłem dwa. Okej. Okay. Lecimy do nich z powrotem i zaraz pojadę do Selko. Okej, okay. Woda zostaje. Biorę dwa soczki, biorę dwie kanapki do chłopaków. Przynajmniej tak mogę się im oddzięczyć, bo ja im nie pomagam ogólnie, słuchajcie. Idziemy i zaraz wrócimy do sklepu z powrotem. Klient przed chwilą ze mną rozmawiał. Tam co robiliśmy te kominy, on taki tam chyba nie do końca jest zdecydowany, co on tam na tym lofcie będzie robił. Najpierw plany mieli na to i na tamto, teraz niby dostali odmowę na ten loft conversion, który mieli w pierwszej instancji zrobioną aplikację. Ale council nie pozwolił im na otwarcie dachu z przodu, więc nie wiem, o co chodzi. Dlaczego, jeżeli sąsiedzi mają to tak zwane tutaj under permitted development. Długa sprawa, bo to powiem wam, czasami to osoby same decydują o tej głupocie, czy tak ma być, czy nie. Nie do końca polegając na prawie. Więc powiedziałem, że może się odwołać, ale dzisiaj ze mną rozmawiał przez telefon i powiedział, że możliwe, że tylko będą otwierać z tyłu, że na razie jeszcze się nie zdecydowali, że wtedy nie będą musieli mieć permission, czyli pozwolenia na to, żeby w ogóle zająć się loftem, więc on, tak czułem go od początku, że on chyba nie do końca na wszystko ma papiery, albo chce robić coś z papierami, bo tak jak ten komin, tak samo nie miał papierów. Tak, Krzysiek, kanapeczki mam dla was. O, super, elegancko. Proszę, 5 minut przerwy, weź ode mnie, bo ja mam dwie ręce zajęte. A udokumentować muszę, że jednak to wam oddałem, a nie zjadłem sam. Jedna dla ciebie, jedna dla Kamila. Soczek tak samo. Ho, ho, ho. Super, szef. Więc co? Powoli, wyciągnę już sobie wszystko. A ja nie pojechałem do Selko, bo powiedziałeś, że chcesz kanapkę, to wróciłem z kanapką. Serio? Serio. Więc no co ja będę robił, to przejadę się jeszcze raz. Wracając do tematu mojego klienta. Ja tam nie liczyłem, że będziemy u niego loft robić, ja wiedziałem, że tam ktoś inny ma to robić. Ale widzę, że on tak trochę manipuluje informacjami. Bo jak zacząłem mu zadawać pytania, czy ma jakieś rysunki strukturalne odnośnie stali, która miałaby tam być użyta, czy coś, bo nic nie ma. Widziałem tylko jedną wycenę jakiegoś tam pseudobudowlańca, który, nie chcielibyście tego zobaczyć ogólnie, który opisał bardzo, bardzo krótko informacje, co będzie zrobione. Nie umieścił informacji, czy jakie materiały są ogólnie w wycenie i tak dalej. Okej. Okay. Że jedna stal będzie gdzieś tam przedłużona, a powinny być trzy. No bo jak tą podłogę tam zrobić w ogóle? Nieważne, bo tych, słuchajcie, budowlańców jest milion. Każdy robi trochę też pod klienta, pod budżet. Nie wszystko jest zgodnie z regulacjami i tu ten świat nie jest idealny. Ale chociaż te minimum bezpieczeństwa powinno być zachowane i o to mi bardziej chodzi, bo no bo jest grubo czasami, nie? Jest grubo. Patrzycie na ten projekt, patrzycie
co zostało zrobione albo zatwierdzone i się nagle okazuje, że... A mam jeszcze jeden soczek, o, odkryłem, to jeden dla mnie będzie elegancko. Że myślałem, że ja wziąłem tylko dwa. Więc później się okazuje, że no jest dziadostwo, nie? Można zrobić loft conversion i loft conversion. Można zrobić przybudówkę i przybudówkę. Można zrobić remont i remont. Wiadomo, że są różnice cenowe, ale niekoniecznie one są związane z jakością. Ja powiem wam, rodzi mi się taki duży projekt już od jakiegoś czasu, bo też jakby raz, że wiedza, doświadczenie, czas spędzony w tej budowlance pozwala mi na taką decyzję i wychodzę trochę już z takim projektem. Wczoraj już rozmawiałem znowu z kolegą, żeby podjąć jednak próbę, nawet przez reklamę teraz tutaj na YouTubie, tego, że chciałbym zaproponować usługę typu jako projekt menadżer przy waszych projektach. Z czym to by się związało? Jeżeli mielibyście, nie wiem, ochotę kupić dom i go wyremontować, lub macie jakiś większy projekt, który chcielibyście wykonać u siebie w domu, który już posiadacie, czyli na przykład przybudówka, przebudowanie domu, loft conversion, niekoniecznie sama łazienka, tylko indywidualnie, albo sama kuchnia, co jest to możliwe, żebym też menadżował takim projektem, na przykład zdalnie, bo ktoś jest daleko, a nie wiem, wynajmuje ten dom i nieważne, są różne historie, albo ma wiele tych domów i wtedy w każdym robi pewne elementy. Chciałby się pozbyć tego problemu całego ze swojej głowy, bo raz, że wiedzy nie ma na ten temat, nie wie na czym powinien zwracać uwagę, nie chciałby się bawić w szukanie tego budowlańca, który miałby wykonać tą usługę i niekoniecznie ja miałbym być tym budowlańcem, ja raczej chciałbym wyjść naprzeciw, że ja zadbam o ten projekt. Czyli ja wezmę cały ten stres na siebie, ja dopilnuję, kto wykona ten projekt, jak ten projekt jest wykonany, będę pomiędzy klientem a firmą, która to robi i rozliczymy się, wiecie, chodzi o to, żeby klient rozliczył się z budowlańcem wtedy za te etapy pracy, które są wykonane dobrze i wtedy, kiedy powinien się rozliczyć, żeby też nie wypłacał pieniędzy ponad stan, bo też są sytuacje, że są ludzie opłaceni, a projekt na przykład nieskończony, więc też wychodzę z takim projektem już powoli. Chciałbym zaproponować wam go już dzisiaj, więc jeżeli zamierzacie kupić dom, zrobić jakiś duży remont domu, mieszkania i mówimy o jakimś remoncie wielotygodniowym, gdzie wchodzą w grę elektryka, hydraulika, wykończanie ścian, różnego rodzaju podłogi, wylewki, izolacje, łazienki, ja jestem w stanie wam w tym pomóc. Zadbać o to, żeby ten projekt był wykonany tak, jak powinien, dobrać budowlańca, który wykona wam tą usługę i do samego końca tego projektu, którykolwiek byście tam chcieli ze mną zrobić, pilnowałbym tego projektu i upewnił się, że on jest zrobiony tak, jak należy. Na koniec dostajecie ode mnie certyfikat, że ta robota została wykonana według standardów Rafała. A moje standardy są dosyć wysokie, powiem wam szczerze, ja jestem trochę taki picky, jestem osobą, która w pewnym sensie ma, że tak powiem, taki charakter trochę do szukania dziury w całym, więc ja jestem osobą, która na pewno nie obojętnie przechodzi obok wielu elementów pracy lub etapów pracy. Zresztą ci, co oglądają mnie na YouTubie od tylu lat, to wiedzą, że nawet jak się klient ze mną zgodzi na coś, to i tak ja tam włożę swoją rękę, żeby coś poprawić, udoskonalić, bo oczywiście kosztuje mnie to później trochę więcej mojego czasu i pieniędzy, ale ostatecznie ja jestem zadowolony z efektu tej pracy, którą wykonaliśmy, choć klient się nie godził na to, choć nie chciał tego, to i tak ja tam dociskam, dokręcam jakąś śrubę, nie? Taki już jest. Więc to jest jakby też mój atut tego, że gdybyście zaufali mi i chcieli ten projekt dać takiej osobie jak ja, mielibyście pewność, że ten projekt jest zrobiony jak należy i odpowiedzialność za ten projekt jest na mojej głowie, dobranie budowlańca, materiałów i tak dalej, więc wy jesteście zleceniodawcą, macie pieniądze, inwestujecie, a cała reszta należy do mnie, aby was wszystkich zadowolić. Także jeżeli mielibyście ochotę, wychodzę do was naprzeciw z takim projektem, szczególnie tutaj na Wyspach, do wszystkich polskojęzycznych klientów i nie tylko,
bo jednak po angielsku już komunikatywnie bardzo dobrze porozumiewamy tutaj od 20 lat, więc nie mamy z tym problemu. Taką usługę chciałbym Wam zaproponować, jeżeli będziecie mieli ochotę. Pamiętajcie mail, który założyliśmy jakiś czas temu, rafałbudowacz@gmail.com. Na ten e-mail dalej możecie pisać. Pod tym e-mailem możemy się kontaktować w sprawach związanych z projektami. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Cześć, cześć. Słuchajcie, jest wiadomość. Wiecie, z tym vanem ogólnie był fajny projekt. Nie to, że się poddaję, ale ja nie mam czasu na to. On stoi... Nie mam czasu na to. I też pieniądze, które musiałbym teraz wydawać na niego non-stop, szukać wolnego dnia, żeby to robić i tak dalej. Wolę to spożytkować inaczej. Wpadłem na pomysł, że ten samochód nie oddam na złom. Nie oddam osobie trzeciej, która, nie wiem, chce go używać teraz do pracy. Tylko niech on idzie z tym celem zrobienia kampera. Taniego, budżetowego, taki jaki był zamysł. Mam chłopaka, którego obserwuję od jakiegoś czasu. Nazywa się Goblin. Dokładna nazwa chyba jest Camper Goblin albo Goblin Camper czy Campery. Na TikToku tak go przynajmniej kojarzę. On prowadził kanał, jeździł po karbutach, wynajdował jakieś fajne rzeczy z tych karbutów albo chodził i wyszukiwał detektorem, wiecie, fajnych, znajdował fajne rzeczy z ziemi tak naprawdę. I mówię, przyatakuję go. Akurat live'a miał na TikToku. Napisałem do niego, że no mam vana za darmo, oddam za free. Mi jest on niepotrzebny, wiecie, no koszta, ubezpieczenie, to tamto. On mógłby być na razie wyrejestrowany nawet u niego pod garażem. Nie ma z tym problemu, niech sobie go zrobi. I będzie miał taką budę, nie wiem, magazyn, cokolwiek zrobi sobie z tym, będzie chciał, ale niech on sam decyduje. Chyba zarzuciłem ten... wędkę, więc możliwe, że ten van pojedzie do chłopaka, który na co dzień przerabia te samochody na kampery. Why not? Oddaję go za darmo, oczywiście, mówię Wam poważnie. Ja nie chcę go pod domem, przeszkadza, zajmuje miejsce. Nie wiadomo, kiedy znowu znajdziemy na niego czas i to tak będzie trwało miesiącami, więc ze względu na to, że fizycznie nie mam miesiąca na to, żeby przy nim tylko siedzieć i dłubać, pozbywam się go. A wolałbym się go pozbyć w odpowiedni sposób, przekazać go w odpowiednie ręce i myślę, że to jest słuszna decyzja. Także lecimy z tym. Dobra, zobaczmy, co my tutaj znajdziemy w Selco. Jesteśmy z powrotem. Znajdziemy fugę? Czy znajdziemy jakiś inny śrubek z tym, co używaliśmy u mnie w domu ostatnio? Zaraz się okaże, słuchajcie. Także chwila prawdy. Słuchajcie, mają przy kasach takie przecenione wiaderka, tylko że mają albo buff color, albo black. Tanio, bo 5 funtów... O, jest tutaj, zobaczcie, tu są wiadereczka. Coś takiego właśnie mają, tylko po 5 funtów za wiaderko. Te wiaderko, które jest normalnie 28, tam mają za piątkę. Gdybym zdecydował się za... Bo tu widzicie, macie grey. I ten grey normalnie fugujecie, nie? Tylko, że cały cyrk polega na tym, że Jezu, ile to jest pieprzenia się teraz. Później całą tą podłogę trzeba umyć. To nie jest równa powierzchnia, tylko taka, wiecie, slejtowata. Więc myślę ostatecznie o tym, żeby to wziąć. Przesypiemy, zamieciemy, job done, nie? No i chyba tak się to skończy. Wezmę 6 wiaderek na początek. Let's go. Dobra, słuchajcie. Po rozmowie jestem. Możliwe, że na weekendzie Dawid wpadnie zobaczyć vana. Let's go. Pogoda jest cudowna dzisiaj, słuchajcie. Reklama stoi. Zaraz chłopaki to zdejmą. Ja dzisiaj mam wycenę jeszcze, słuchajcie.
u klienta, u którego robiliśmy już kilka prac. Robiliśmy kuchnię, robiliśmy łazienkę przed świętami w tamtym roku i robiliśmy duży pokój. Kto pamięta, to pamięta. Historię z książkami. Dobra akcja była. Kto pamięta, jak się przyzna. Dobra, idziemy zobaczyć, jak chłopakom poszło. Dobra, słuchajcie. Na raz szafy zostały przemyte, teraz drugi raz jeszcze wszystkie pługi oczyszczone grinderem. Także jutro ładnie to zrobimy. To przez nie sobie chodzi tak. Mówią, że można w każdych warunkach pogodowych to robić. Także teraz Fabian wygania to wszystko, wygoni to tam. Będzie czystko, wystarczająco czysto, bo my też nie doprowadzimy ich tak nie wiadomo jak. One były zarośnięte, że tak powiem, te szlapy. Ile możemy, tyle zrobimy. Ważne, żeby fuga była, bo jej też nie było w ogóle. A z przodu Kamil poszedł ten murek tam ogarniać, więc ogarnię sobie go dzisiaj. Jutro chłopaki doczyszczą patio z przodu. Będzie job done, słuchajcie. Także taki jest plan. Lecimy z tym. Ja nie wiem, czy ja za chwilę się nie będę zawijał na wycenę, bo co ja będę tutaj robił? Stał i patrzył. Specjalnie zabrałeś się w karcerę, tak. Żeby nagrać, żeby pokazać im, że trochę działa. Godziny kontentu robię. Co? Już jest umyte. Pięknie. Jeszcze tylko tu wygonię i będzie cacy. Do tego się nadaje. Zobaczcie, jak, do czego są te małe garaże właśnie, do takich małych autek. Lusterka składać, żeby w ogóle wjechać. Dobra. Ja myślę, gdybyśmy mieli jakąś super chemię, to może by to jeszcze odparzyło coś. Ale to i tak jest czystsze niż było. Ja wam powiem wam tak. Ale ja chemię obsiukałem tutaj. To za półtorej miesiąca będzie to samo. Bo nie wiem, co ja musiałbym tutaj wylać. Czym to zasilować, żeby to się, wiesz, żeby nie zarastało tym chemię. Ten ogródek też powinien być zamiatany regularnie, ona pewnie, wiesz, babcia nawet nie pamięta o nim. Wystawia krzesełka, czasami może wyjdzie, a może nie. I taka prawda, więc tyle, ile mieliśmy zrobić, zrobimy. Jeszcze ten murek Kamil właśnie zrobi. Ja powiem wam szczerze, tam jest umyte, a potem przeniesie prąd tutaj, wytnie ile się da. Hello. Pamięć mi się skończyła, więc co? Jeszcze tutaj Adrian przeleci i ta tarcza, o, zobaczcie, jak wygląda tarcza. Jak one się zużywają. Normalnie nic tu nie zostało. To niby diamentowa tarcza jest, słuchajcie. Jakim to cudem jest, nie? A nowa tarcza wygląda tak. Czajcie to? A ile ta tarcza kosztowała? No, adekwatnie do tego, jak się zużyła. Chcesz znać cenę? Nie. Mniej. No. 6 funtów. No jak na... Dlaczego ona się w ogóle nazywa diamentowa? Muszę odebrać.